książkę kucharską! Witaj, książko. Cześć, Henisiu. Jak się dziś miewasz? Po prostu fantastycznie. Uwielbiam życie w księgarni pośród innych ciekawych książek. Kolorowanek służących do tworzenia pięknych obrazków. Cześć, Henisiu. Rozkładanek 3D, z których obrazki wręcz wyskakują. Witaj, Henisiu. I śpiewników, które pomagają w nauce śpiewu. La, la, la. Witaj, Henisiu. Pozdrawiam was wszystkie. A jaką książką ty jesteś? Ja jestem książką kucharską. Na moich stronach znajdziesz przepisy na różne przepyszne dania. Przepisy? A co to takiego? Przepis to lista składników i wskazówki, jak przygotować daną potrawę. Ojej! Jakie danie ostatnio pomogłaś komuś przygotować? Czy to fasola na grzance? Czy może ser i krakersy? Albo ogromny burger z sosem barbecue i kiszonym ogórkiem? Widzisz, tak naprawdę nigdy nikomu nie pomogłam przygotować najmniejszego dania, ponieważ nie opuściłam tej księgarni. Szkoda, książko kucharska. To prawda, ale mam nadzieję, że pewnego dnia pomogę w jakiejś eleganckiej restauracji przyrządzić trzydaniowy posiłek. Po co czekać? Zrób to dziś. Bardzo chętnie, ale sama nie dam sobie rady. Potrzebny mi szef, który tchnie w moje przepisy życie. Gdyby taki był w pobliżu... Wpadłem na świetny pomysł, książko kucharska. Zostanę szefem kuchni i razem przyrządzimy pyszny trzydaniowy posiłek w jakiejś eleganckiej restauracji. Fantastyczny pomysł, Henisiu. Danie pierwsze – warzywny krem. Danie drugie – spaghetti z pulpecikami. A na deser – czekoladowy tort z krówkowym serem. Przyjąłem! To, Henisiu, nasze pierwsze zamówienie. Najpierw umyj ręce, a potem możemy zacząć. Robi się, książko kucharska. Robi się. Dzięki, kranie. Nie ma za co, Henisiu. Jestem gotowy. Na pierwsze danie pikantny wegetariański krem. Niech zerknę. Potrzebujemy ziemniaków, pasternaku i marchwi. Ziemniaki, pasternak i marchew. Są. Trzeba zrobić z nich wywar. Uważaj, Henisiu, bo jestem bardzo rozgrzana. Warzywa pięknie się gotują. Dodać coś? Jeszcze tylko posiekaną papryczkę chili. Już. Danie gotowe. Można podawać. Spisujesz się na medal, Henisiu, ale musimy przygotować jeszcze dwa dania. Teraz robimy spaghetti z klopsikami. No to zabierzmy się do gotowania! Cześć, pulpeciki. Cześć, Henisiu. Cześć, garnku z sosem pomidorowym. Cześć, Henisiu. Cześć, spaghetti. Cześć, Henisiu. Można podawać. Robota pali ci się w rękach. Jeszcze ostatnia pozycja. Czekoladowy tort z sosem krówkowym. Już się robi. Pokaż przepis. O nie, Henisiu. Upapraliśmy sosem pomidorowym stronę z przepisem na tort. To katastrofa. I co my teraz zrobimy? Wykorzystam swój super kuper kucharski zmysł i przygotuję najpyszniejszy deser na świecie. A ja ci pomogę. Żaden deser nie obejdzie się bez lodów. A bekon pasuje do wszystkiego. Bekonu zaś nie wypada podawać bez jajek. Wspaniały pomysł, książko. A gdyby dodać kolorowy akcent, co powiesz na... awokado! No i udało się! Nie mogliśmy zrobić czekoladowego tortu, to zrobiliśmy to! Super kuper henisiowy deser! Super, Henisiu, to najwspanialszy deser, jaki kiedykolwiek widziałam! Wszystko smakuje, gdy Henis gotuje! Można podawać! Hurra! Książkę kucharską i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał książkę kucharską, znalazł przyjaciół i świetnie bawił się. Henisiu! To moja mama mnie woła, wiesz? Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki, że pomogłeś mi przygotować trzydaniowy posiłek w eleganckiej restauracji. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henis poznał... koparkę!
Cześć, koparko! Cześć, Henisiu! Jak się dziś miewasz? Cudownie! Nic nie da ci tyle energii do pracy na budowie, co herbatka. Koparko, co budujesz? Dziś buduję dom, Henisiu. Piękny, nowy dom mieszkalny dla ludzi. Budujesz dom? Jej, to pewnie ciężka praca. Żebyś wiedział, dlatego na placu budowy wspierają mnie przyjaciele. Cześć, Henisiu! Cześć, budowniczowie! Ale, koparko, nie widzę, żeby akurat teraz coś tu się budowało. Słuszne spostrzeżenie. Majster powinien tu być już godzinę temu. Zadzwonię do niego. Halo? Halo, czy to pan majster? Tak, tak. Czyżby? O nie, przykra wiadomość. Co mu się stało? Złapał gumę? Zgubił klucze? A może pomylił placę budowy? Stało się coś znacznie gorszego. Zjadł za dużo fasoli i rozbolał go brzuch. O nie! Nie ma nic gorszego od bólu brzucha. Jest coś jeszcze gorszego, Henisiu. Jeśli nie znajdziemy innego majstra, nie zdążymy zbudować domu na czas. Koparko, wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać majstrem i wtedy pomogę ci na czas zbudować dom. Doskonały pomysł, Henisiu. Do dzieła! Punktualność jest cnotą. Udało wam się zdążyć. Może w końcu zbudujemy ten dom. Przystąpić do pracy. Tak jest, panie młocie, ale najpierw musimy z Henisiem zajrzeć do rysunku. Czy ktoś wołał rysunek techniczny? Cześć, rysunku. Cześć, Henisiu. Rysunku, wytłumacz się Henisiowi, żebyśmy w końcu mogli zbudować ten dom. Rozkaz! O, rysunek techniczny to plan domu zaprojektowanego przez architekta. Na takim rysunku muszą być zaznaczone wszystkie wymiary. Zanim się przystąpi do budowy, najpierw trzeba obejrzeć plan. Dokładnie, Henisiu. Żeby koparka wiedziała, gdzie ma kopać i jak głęboko. Nic dodać, nic ująć. Dobrze, rozumiem. Teraz zbliżcie się wszyscy na chwilę. Budowa tego domu nie będzie łatwa. Włożymy w nią dużo pracy. Ale jeśli będziemy ze sobą współpracować, jako zespół, to zbudujemy najlepszy dom na świecie! Hurra! Dziękuję wszystkim. Bierzmy się do pracy! Brawo, betoniarko! Dzięki, Henisiu! Świetnie, młotku! Dzięki, Henisiu! Pięknie, cegły! Dzięki, Henisiu! No tak, jeszcze jedno pociągnięcie pędzlem i... gotowe! Dobra robota! Tak! No nie wiem, Henisiu, coś mnie tu niepokoi. Tak, masz rację, nasz dom jest krzywy. Niewiarygodne! Krzywy dom? To jest plac budowy, a nie jakaś piaskownica! Szeregowy Heniś, wytłumaczcie się nam! Nie martw się, sierżancie, chyba mam pomysł. Za mną, koparko! W porządku, gotowa? Jestem gotowa. Dobrze, to do dzieła! Dzięki, Henisiu. Dzięki, koparko. Nie ma za co, domku. Bardzo sprytnie, Henisiu. Wiesz, bez ciebie nie poradziłbym sobie. Skoro skończyliśmy, to chyba należy nam się po kubku ciepłej herbaty. Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał koparkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał koparkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, koparko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za pomoc na budowie. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Górę. Cześć, Góro. Cześć, Henisiu. Jak się dziś miewasz, Góro? O, jestem szczęśliwy jak świstak. Widok stąd zapiera wprost dech w piersiach.
Góro, dlaczego masz tyle śniegu na szczycie, skoro jest lato? Im wyżej się wspinasz, tym robi się zimniej. Niektóre góry są tak wysokie, że śnieg na ich szczytach nigdy nie topnieje, no bo jest tam bardzo, bardzo zimno. Cudnie! To tak, jakbyś miał na głowie czapę z puszystego śniegu. Trafne określenie, Henisiu. Prawdopodobnie dlatego nazywają mnie górą w śniegowej czapie. Chciałbym być taki wysoki jak ty, góro. Masz jeszcze czas, żeby urosnąć, Henisiu, mój chłopcze. Czy coś ci dolega? Uwiera mnie flaga, którą zatknął wspinacz, kiedy się na mnie wspiął. I nie mogę się podrapać, a na szczycie strasznie mnie swędzi. Bo nie ma nic gorszego od swędzenia, kiedy nie możesz się podrapać. Wierz mi, swędzi mnie jak zapchlonego psa. Gdyby znalazł się jakiś wspinacz, który wspiąłby się na mnie, usunął flagę i porządnie mnie podrapał. Chyba wpadłem na świetny pomysł, góro. Gdybym został wspinaczem, wtedy wspiąłbym się na szczyt, zdjąłbym flagę i porządnie cię podrapał. To doskonały pomysł, Henisiu, ale pamiętaj, bądź bardzo, bardzo ostrożny. Będę, góro. To się wspinam. Ta wspinaczka zajmie mi ze 100 lat. Nie, jeśli ja cię poprowadzę. Cześć, koźle górski. Skorzystam z twojej pomocy. Z prawdziwą przyjemnością poprowadzę cię na tę bardzo wysoką górę. Meandrami znanymi tylko wtajemniczonym. Nie bardzo wiem, o co ci chodzi. Powiedziałem, za mną, Henisiu. Jak mu zaufam, to może naprawdę będę na szczycie dużo szybciej. Tak, trzymać, Henisiu! Nie poddawaj się! Cześć, ptaszki! Cześć, Henisiu! Cześć, cześć! Cześć, śmigłowcu ratowniczy! Cześć, Henisiu! Cześć, człowieku śniegu! Cześć, Henisiu! Teraz musisz jeszcze pokonać linowy, prymitywny mostek, zachowując przy tym ciszę i spokój. Góro, już prawie jesteśmy! Pośpiesz się, Henisiu! Swędzi mnie, jakbym był pocięty przez pchły, które uciekły z cyrku! Cześć, mostku! Cześć, Henisiu! Czy mogę przejść przez ciebie na drugą stronę tego wąwozu? Ależ oczywiście, Henisiu. Bądź ostrożny. Pierwsza deska niebezpiecznie się chwieje. Będę, mostku. Będę. A może to była czwarta deska? Henisiu! Spokojnie, Henisiu. Trzymam cię. Mało brakowało, śmigłowcu ratunkowy. To mój zawód, Henisiu! To mój zawód! Dziękuję, śmigłowcu ratunkowy. Nie ma za co, Henisiu. No dobra, góro. Gdzie jest ta flaga? Obok ciebie, na skalnej półce, chłopcze. Jak, góro? Fantastycznie, Henisiu. Czuję się po prostu wspaniale. Już mnie nic nie swędzi. To bułka z masłem dla Henisia, wspinacza wysokogórskiego. Dzień, w którym Henisz poznał górę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał górę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, góro. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, chłopcze. I dzięki za podrapanie mnie. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Ciasto! Cześć, ciasto! Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj miewasz? Jestem taka przejęta. Nigdy nie uwierzysz, co mnie dziś czeka. Powiedz, co takiego? Czy jedziesz na wakacje, przeprowadzasz się lub wybierasz się do cyrku? Nie. Nie zgadłeś. Zostanę tortem urodzinowym małej dziewczynki.
To świetna nowina! Pomożesz sprawdzić, czy nie brakuje mi czegoś z listy? Oczywiście, że tak. Niech się przyjrzę. Punkt pierwszy to... posypka. Jest. Świeczki. Są. I ostatnie, lecz istotne, tort ma być trzywarstwowy. Też jest. Och, jestem taka przejęta. Czekaj, co? Trzywarstwowy? Ja mam tylko jedną warstwę. Nie wystarczy mnie dla całej rodziny i przyjaciół. A przecież każdy powinien spróbować tortu, prawda? Właśnie. Trzeba upiec dwa dodatkowe blaty. Gdyby był tu jakiś cukiernik, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, ciasto. Zostanę cukiernikiem i pomogę ci upiec dodatkowe blaty tortu. To doskonały pomysł, Henisiu. Umyj tylko ręce i możemy zacząć pracę. Słusznie, ciasto. Dziękuję, kranie. Nie ma za co, Henisiu. Składniki ciasta. Pomożecie mi? Pomożemy, Henisiu! Ojejku! Zapowiada się smaczniej niż placek truskawkowy z czekoladową polewą. Jaja, mąka, masło, cukier meldują gotowość do usług. Dobrze, jaja wskakują do miski pierwsze. To dla nas zaszczyt pomóc w tym projekcie. Teraz ty, mąko, i ty, masło. A na koniec poproszę trochę cukru. Idzie ci jak po maśle, Henisiu. Trzeba teraz wszystko wymieszać. Na gładką masę. Cześć, mikserze. Gotowy do pracy? Czekam na twój rozkaz. Starczy. Gotowe. Dzięki, mikserze. Cała przyjemność po mojej stronie. Gratuluję, Henisiu. W tym tempie skończysz, zanim zdążę powiedzieć. Brzoskwiniowa beza z czekoladą. Dzięki, ciasto. Teraz przeleję masę do tortownic. I wstawię je do piekarnika. Cześć, piekarniku. O, cześć, Henisiu, mój mały kuchciku. Co masz dla mnie do upieczenia? Pyszny tort urodzinowy. O, cudownie. Hola, hola. Czy chcesz się poparzyć? Bezpieczeństwo przede wszystkim! Słusznie, rękawice. Lepiej wy to zróbcie. Zajmę się twoim ciastem troskliwie. Niedługo będzie gotowe. Można wyjąć, Henisiu. Co za apetyczny zapach. Cofnąć się, cofnąć się. Idzie gorące ciasto. Dzięki, rękawice kuchenne. Henisiu, zaraz ktoś przyjdzie odebrać tort, a dodatkowe blaty nie są przełożone. Musimy się pośpieszyć. Spokojnie, ciasto. Jak wystygną, to zacznę je dekorować. O, Henisiu jest przepiękny. Nie, czegoś jeszcze mu brakuje. O, Henisiu, jestem tak szczęśliwa, że chcę wołać uuu! Spisałeś się na medal. Dzięki, ciasto, ale sam bym tego nie dokonał. Wszyscy bardzo mi pomogliście. Dzień, w którym Henisz poznał ciasto i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał ciasto, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, wiesz? Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za zrobienie najlepszego tortu na świecie. Nie ma za co. Baw się dobrze na urodzinach, dziewczynki. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... skarpetkę! Cześć, skarpetko. Cześć, Henisiu. Jak się dziś czujesz? Fantastycznie, Henisiu. Właśnie zostałem wyprany, więc jestem świeży i niezwykle przejęty. W końcu to wyjątkowy dzień. Dlaczego jest wyjątkowy, skarpetko? Czy masz dziś urodziny? Czy to Wielkanoc? Czy to twój pierwszy dzień w szkole? Ha, znacznie lepiej, Henisiu. Dziś jest dzień przyjaciela. Jak ci wiadomo, skarpetka zawsze ma drugą do pary. Ja jestem lewą, a to moja najlepsza przyjaciółka, prawa skarpetka.
Jesteśmy nierozłączną parą. Prawda, prawa skarpetko? Prawa skarpetko? O nie, Henisiu, gdzie ona jest? Nie martw się, skarpetko. Może nadal leży w koszu na pranie. Widzę tu błękitne dżinsy, czerwony sweter, majteczki w groszki. O! I koperta z jakimś obrazkiem. Koperta z obrazkiem? Czy to nie dziwne, Henisiu? Co jest na obrazku? Jest na nim skarpetka i znak zapytania. To ona, Henisiu, moja przyjaciółka, prawa skarpetka. To pewnie wskazówka. Wskazówka? A co to takiego? To zwykle coś, co pomaga rozwiązać zagadkę. Jeśli podążymy za wskazówkami, na pewno odnajdziemy prawą skarpetkę. Gdyby był tu jakiś detektyw, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, lewa skarpetko. Mogę zostać z detektywem i podążyć ze wskazówkami, by odnaleźć twoją skarpetkę do pary. Doskonały pomysł, Henisiu. Dziękuję za uznanie. Rozwiązując zagadkę, należy starannie zebrać materiał dowodowy, błyskotliwie dochodzić do sedna sprawy i uważać, żeby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Co to znaczy, Henisiu? To znaczy, że trzeba się pospieszyć i odczytać pierwszą wskazówkę. Skarpetki szukaj, wchodząc na szlak, który wytyczą dźwięki tik-tik-tak. O rety, Henisiu, co to może znaczyć? Pomyśl, skarpetko, co takiego robi tik-tik-tak? Zegar? Doskonale! A gdzie znajduje się nasz zegar? W przedpokoju. Tak jest dokładnie. Chodźmy, skarpetko. Nie ma czasu do stracenia. Cześć, zegarze. Cześć, Henisiu. Cześć, lewa skarpetko. W czym dziś mogę wam pomóc? Szukamy prawej skarpetki. Czy ją widziałeś? Żałuję, ale nie. Lecz mam tu coś, co może wam pomóc. Dzięki, zegarze. Spójrz, Henisiu, kolejna wskazówka. Gdzie mydło, ręczniki i gąbki, spytaj tę, która myje ci ząbki. Zęby myje szczoteczka do zębów. A gdzie znajdziemy szczoteczkę do zębów? W łazience! Doskonale! Dzięki, zegarze! Powodzenia, Henisiu! Powodzenia, skarpetko! Cześć, szczoteczko do zębów! Cześć, Henisiu! Cóż to sprowadza cię do łazienki? Uznałeś, że już trzeba umyć ząbki? Nie, szczoteczko do zębów. Rozwiązujemy zagadkę tajemniczego zniknięcia skarpetki. Może widziałaś prawą skarpetkę? Niestety nie widziałam jej, ale ktoś dzisiaj podrzucił nam do szafki nietypowy list. Kolejna wskazówka. Żeby otworzyć do zagadki drzwi, idź tam, gdzie ci się najlepiej śpi. Myślę, że najlepiej mi się drzemie w moim łóżku. A twoje łóżko jest w twoim pokoju. No właśnie! Chodź ze mną, skarpetko. Dzięki, szczoteczko do zębów. Nie ma za co, Henisiu. Co się znowu stało? Dlaczego jest tak ciemno? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Przyjaciela. Brawa, skarpetko, to ty? Dla mnie zadałaś sobie tyle trudu. Co za cudowna niespodzianka. A więc, lewa skarpetko, ona wcale nie zaginęła. Tylko w tajemnicy planowała dla ciebie przyjęcie niespodziankę. Na cześć naszej uroczej pary najlepszych przyjaciół. Hip, hip, hurra! Dzień, w którym Henisz poznał skarpetkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał skarpetkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Woła lewa skarpetko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki za rozwiązanie zagadki i odnalezienie mojej przyjaciółki. Nie ma za co, lewa skarpetko. Miłego dnia. Pa, 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 Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał piłeczkę golfową. Dzień dobry, piłeczko. Cześć, Henisiu. Co słychać, piłeczko golfowa? Jak zwykle dużo dobrego. Uwielbiam spędzać czas na polu do minigolfa. Mogę trochę się pobujać na równoważni. Powyglądać z wiatraka. I podbijać się. By w końcu doturlać się do dołka. Ale tu dobrze.
Jej, to niesamowite! Chyba nie ma nic lepszego od mieszkania na polu do minigolfa. Jest, Henisiu, ale mam jedno marzenie, lecz ono nigdy się nie spełni. Jakie piłeczko golfowa? Spacer po plaży? Pieczenie ciasta? Jedzenie serowych krakersów na księżycu? Marzę o czymś innym. Zawsze chciałam zagrać w prawdziwym turnieju golfowym. Takim, jakie pokazują w telewizji? Właśnie w takim. Och, gdyby zawodowy golfista zechciał mi pomóc. Chyba wpadłem na świetny pomysł, piłeczko. Mogę zostać zawodowym golfistą i wtedy razem weźmiemy udział w turnieju golfowym. Doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, piłeczko. Zacznijmy od podstaw. Potrzebne nam są kije do golfa. Ktoś potrzebuje kijów do golfa? Owszem, torba golfowa. Jaki kij jest ci potrzebny, Henisiu? Mam tu pitching wedge. Odbijam piłeczkę wysoko w górę. Mam puter? Ja jestem dobry w popychaniu piłeczki po trawie. A to ostatni, lecz nie mniej ważny driver. Ja umiem odbijać piłeczkę bardzo daleko, Henisiu. Więc ciebie użyję pierwszego driverze. Och, nie zapomnij o mnie, Henisiu. Beze mnie nie wybijesz piłeczki. Gra polega na tym, żebym trafiła z te do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. Dziękuję, piłeczko. To do dzieła! I ja! Świetne uderzenie. Teraz wskakuj. Zapnij pas, a ja zajmę się resztą. Dzięki, wózku golfowy. Czy wszyscy gotowi? Jedziemy! Cześć, Fairway! Cześć, Henisiu! Cześć, Bunkrze! Cześć, Henisiu! Cześć, Ptaszku! Cześć, Orle! Cześć, Albatrosie! I ja! Cześć, Henisiu! Świetnie nam idzie. Jeszcze jedno takie uderzenie, Henisiu, i trafimy na green. Tutaj, Henisiu! Ale uważaj! Od zachodu nadciągają ciemne chmury. Spokojnie, piłeczko. Dam sobie radę. Poproszę pitching wedge. Proszę, Henisiu. Dziękuję, Torbo. Uwaga, Green. Piłka do dołka. I ja! Co za uderzenie, Henisiu. Leci prosto na green. O nie! Wiatr zdmuchnął moją piłeczkę do lasu. Co teraz zrobimy, Henisiu? Wylądowałam w najtrudniejszym miejscu na całym polu. Nigdy nie uda mi się stąd wydostać. Nie martw się, piłeczko. Chyba mam pomysł. Poproszę puter. Powodzenia, Henisiu! Trzymajcie kciuki. Doskonałe uderzenie, Henisiu. Nie tylko trafiłam na green, ale udało się także zaliczyć dołek. Wielkie brawa! Dziękuję, piłeczko golfowa. A teraz, kto ma ochotę zagrać ze mną w minigolfa? Dzień, w którym Henisiu poznał piłeczkę golfową i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał piłeczkę golfową, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Woła piłeczko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi zagrać w turnieju golfowym. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisiu poznał kość dinozaura. Kości dinozaura. Cześć, Henisiu. Jak ty się dzisiaj miewasz? Nie mogę narzekać, Henisiu. Uwielbiam mieszkać w muzeum wśród tych wszystkich najwspanialszych skamielin. Cześć, Henisiu. Cześć, skamieliny. Kości dinozaura. Czym dokładnie są skamieliny? Widzisz, Henisiu, to szczątki dawnych zwierząt lub roślin zachowane w skałach od milionów lat. I jak te skamieniałe szkielety. Witajcie, skamieniałe szkielety. Cześć, Henisiu. Jak te skamieliny trafiają do muzeum?
dzięki specjalnym uczonym, którzy nazywają się paleontolodzy. Paleontolog szuka skamielin, wykopuje je i przywozi do muzeum. Tu dowiadujemy się o nich więcej. Jak na przykład o tym niezwykle delikatnym dinozaurze. Jaju! O nie, coś ty zrobiła! Co teraz będzie, Henisiu? Gdyby tu był paleontolog, cofnąłby się w czasie i pomógł znaleźć inne jajo dinozaura. Chyba wpadłem na świetny pomysł, wiesz? Mogę zostać paleontologiem i razem cofniemy się w czasie po to, żeby znaleźć jajo dinozaura. To doskonały pomysł, Henisiu! Dobrze, ale od czego zaczniemy? Skoro szukamy jaja dinozaura, to najpierw powinniśmy znaleźć dinozaura. Słusznie, Henisiu, ale gdzie znajdziemy dinozaura? Nie bój się, Henisiu, to tylko brontozaur. Jest roślinożerny. A co to znaczy? To znaczy, chłopcze, że nie jem mięsa, tylko rośliny, a? A czy przypadkiem nie widziałeś gdzieś w okolicy jaja dinozaura? Niestety nie widziałem, Henisiu. O, ale chyba wiem, jak wam pomóc. Jej! Dziękujemy, brontozaurze! Stąd dobrze widać całą okolicę! Ale obszar jest ogromny! Będziemy szukać jaja dinozaura przez cały dzień! Więc weźmy się do pracy od razu! Do dzieła! Powodzenia, Henisiu! Dzięki, brontozaurze! Cześć, triceratopsie! Czy widziałeś dziś może jaja dinozaura? Niestety, chłopcze, nie widziałem! Przez cały dzień zbieram owoce! Chcecie sałatki owocowej? Cześć, pterodaktylico. Czy widziałaś może w okolicy jakieś jaja dinozaura? Żałuję, Henisiu, ale nie. Przez cały dzień przygotowuję swoje dzieci do pierwszej lekcji latania. Proszę za mną! Cześć, ankylozaurusie. Czy widziałeś w okolicy jakieś jaja dinozaura? Przykro mi, Henisiu, nie widziałem. Cały dzień trenuję zamach. Uwaga! Przeszukaliśmy całą okolicę i nie znaleźliśmy żadnego jaja dinozaura. Nie martw się, przyjaciółko. Odpocznijmy chwilę na tych kamieniach i obmyślmy nowy plan. Henisiu, to nie jest kamień, to jest jajo dinozaura! Nareszcie nam się powiodło! I poszło nam dosyć szybko, biorąc pod uwagę, że cofnęliśmy się w czasie aż 65 milionów lat. W nogi! Papa, ankylozaurze! Papa! Papa, pterodaktylice! Papa, triceratopsie! O nie, Henisiu, to ślepy zaułek, mamy kłopoty! Proszę, nie pożeraj nas, wielki dinozaurze! Mama! Tu jesteś, mały, słodki tyraniku! Nic ci się nie stało, tak się martwiłam. Tyranozaurzyca nie miała zamiaru nas pożreć. Ona tylko chciała odzyskać swoje dziecko. Przepraszam panią. A na drugi raz nigdy nie dotykaj niewyklutego jaja. Dobrze, proszę pani. Obiecuję, że już nie będę. Poza tym, jak na jeden dzień wystarczy mi przygód. Dzień, w którym Heniś poznał kość dinozaura i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał dinozaura, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, kości dinozaura. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dzięki za pomoc w znalezieniu jaja dinozaura. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu! Pa, pa. Już idę, mamo! Dzień, w którym Heniś poznał teleskop! Cześć, teleskopie! Witaj, Henisiu, mój chłopcze! Jak się czujesz, teleskopie? Nieziemsko dobrze, dziękuję. Czy nie uważasz, że tej nocy znakomicie ogląda się gwiazdy? Tylko spójrz na to czyste, rozgwieżdżone niebo. Jej, to piękne, teleskopie. Tam na nim jest strylion gwiazd. Raczej bilion trylionów, Henisiu. 1 bilion trylionów? To strasznie dużo, prawda? A jak w ogóle można je policzyć?
Doskonałe pytanie, mój chłopcze. Wypatrujemy gwiazd, które łączą się w grupy, które nazywamy gwiazdozbiorami, a potem nadajemy im nazwy, żeby móc je odróżnić. Spójrz tu, tutaj znajduje się Orion, myśliwy. Cześć, Henisiu. A to Ursa Major, wielka niedźwiedzica. Cześć, Henisiu. A to jest Taurus, czyli byk. Cześć, Henisiu. Cześć, gwiazdozbiory. Powiem ci, teleskopie, że to bardzo ciekawe. A kto wymyśla im nazwy? Ten, kto odkryje gwiazdozbiór, Henisiu, ma zaszczyt nadać mu imię. Czy ty, teleskopie, odkryłeś jakiś gwiazdozbiór? Nie mam szczęścia, Henisiu. Od wielu lat siedzę tu noc w noc, ale bez skutku. Gdyby znalazł się jakiś astronom, który by mi pomógł. Kim jest astronom, teleskopie? Astronom to ktoś, kto bada gwiazdy, planety, komety i inne ciała niebieskie. Chyba wpadłem na świetny pomysł, teleskopie. Mogę zostać astronomem i razem możemy odkryć nowy gwiazdozbiór. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, teleskopie. Sprawdźmy, co tu mamy. Cześć, Księżycu. O, witaj, Henisiu. Jak miło znowu cię widzieć. Mnie też jest miło. Czy mógłbyś mi pomóc? Właśnie szukam nowego gwiazdozbioru. Może widziałeś jakiś? Widziałem satelitę, stację kosmiczną, a nawet meteor. Lecz niestety nie widziałem żadnego nowego gwiazdozbioru. O, nie szkodzi. Dziękuję. Nie przejmuj się, Henisiu. Noc jeszcze młoda, a na niebie migocą miliony gwiazd. Słusznie, teleskopie. Szukajmy dalej. Cześć, Marsie. Cześć, Henisiu. Cześć, kometo. Cześć, Henisiu. Cześć, UFO. Cześć, Henisiu. Wszystko na nic, chłopcze. Cały wieczór obserwujemy niebo i nigdzie ani śladu nowego gwiazdozbioru. Dajmy sobie spokój. Nie poddawaj się, teleskopie. Jest jeszcze kawałek nieba do sprawdzenia. Ło! Co to za obiekt? Czy to planeta? Czy to meteor? Czy może jakieś obce ciało z planety Papety Benz? A, rozczaruję cię. To tylko plama na obiektywie. Pewnie zabrudził się podczas naszych obserwacji. Nie martw się, teleskopie. Zaraz ci go wyczyszczę, żebyś lepiej widział. Dziękuję, ale rób to ostrożnie, bo jest bardzo delikatny. Już. I jak? Henisiu, szybko spójrz. Nie uwierzysz, co udało nam się odkryć. Jej, to niesamowite, teleskopie. Nowiuteńki gwiazdozbiór, Henisiu. I wygląda zupełnie jak ja. W takim razie oficjalnie ogłaszam, że to gwiazdozbiór niesamowitego Henisia. Dzień, w którym Heniś poznał teleskop i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał teleskop, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, teleskopie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za pomoc w odkryciu nowego gwiazdozbioru. Nie ma za co. Miłego wieczoru. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisiu poznał deskorolkę. Cześć, deskorolko. Cześć, Henisiu. Co u ciebie, deskorolko? Jestem cały w nerwach, Henisiu. Są zawody sportów ekstremalnych i właśnie wymyśliłem nowy trik. Chcesz zobaczyć? Jasne, deskorolko. Nazwałem go pętla dubli-dubel. Spójrz. Jej, to niesamowite, deskorolko. Jeśli uważasz, że to było niesamowite, to zobacz, co robią inni. To jest BMX. To hulajnoga. A to rolki.
Cześć, chłopaki! Cześć, Henisiu! Deskorolko, to wygląda odjazdowo, ale dla mnie trochę niebezpiecznie. Bywa, że zdarzają się wypadki, dlatego trzeba pamiętać, żeby zawsze mieć na sobie ochraniacze. Jeśli o nich zapomnisz, możesz skończyć jak mój skater. Musiał iść do domu, bo stłukł kolano. O nie! To takie przykre, deskorolko. To nie wszystko, Henisiu. Właśnie zdałem sobie sprawę, że bez skatera nie wezmę udziału w pokazie sportów ekstremalnych. O, gdyby to był jakiś skater, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, deskorolko. Mogę zostać skaterem i wtedy razem weźmiemy udział w wielkim pokazie sportów ekstremalnych. Ale z ciebie wielki chojrak, Henisiu ziomalu. No dobrze, deskorolko, zacznijmy od najważniejszego. Muszę sprawdzić sprzęt ochronny. Na kolanniki, na łokietniki i kask. Jest, jest i jest. Brawo, Henisiu, jesteś gotowy? Tak, deskorolko. To jazda! Cześć, Halfpipe! Cześć, Henisiu! Cześć, Rail! Cześć, Henisiu! Cześć, Loop the Loop! Cześć, Henisiu! Henisiu, ziomalu, to była naprawdę wdechowa jazda! Zostało nam już tylko pokonanie ostatniej przeszkody i zakończymy przejazd! Chlebuj z masłem, deskorolko. Co to za przeszkoda? To super Cooper Jump of Doom, przeczący prawom grawitacji. Cześć, Henisiu. Cześć, super Cooper Jump of Doom, przeczący prawom grawitacji. Henisiu, ziomalu, szykuje się skok w dechę. Najpierw musimy szybko zjechać w dół po rampie, przeskoczyć przez dwa autobusy, Jumbo Jetta i dmuchany pałac z lwami i tygrysami. O, zaczynam mieć wątpliwości, Henisiu ziomalu. Nie wiem, czy to aby dobry pomysł. Ale pokonaliśmy już tak dużo przeszkód. Głupio byłoby się teraz wycofać. I pamiętaj, że przez cały czas będę z tobą. Masz rację, Henisiu. Chciałbym udowodnić moim przyjaciołom, że dam radę. Juhu, dalej, bracie, poradzisz sobie! Tak trzymać, deskorolko. Gotowa? Do skoku? Jedź! Przed nami wyskok, Henisiu! Trzymaj się! Będę, deskorolko! Będę! Uhu! Cześć, autobusy! Cześć, Henisiu! Cześć, Jumbo Jetcie! Cześć, Henisiu! Cześć, lwy i tygrysy na dmuchanym zamku! Cześć, Henisiu! O nie, Henisiu, nie damy rady! Koniec rampy jest za daleko! Nie martw się, deskorolko! Mamy jeszcze jeden trik w zanadrzu! Pamiętasz? Pętla dubli-dubel! Dobra myśl, Henisiu! Juhu! Hurra! Udało się, chłopcze! Zakończyliśmy wielki pokaz sportów ekstremalnych i śpiewająco wykonaliśmy pętlę dubli-dubel! Masz rację, deskorolko, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że poznaliśmy odjazdowych przyjaciół. Dzień, w którym Henisiu poznał deskorolkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał deskorolkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, deskorolko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki, że pomogłeś mi wziąć udział w pokazie sportów ekstremalnych. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisiu poznał. Kociołek. Cześć, kociołku! Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj miewasz? Potwornie dobrze, Henisiu! Ponieważ dziś jest mój najbardziej ulubiony dzień! To Halloween! Ha, 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 ha! Ja też bardzo lubię Halloween, a najbardziej rozwieszać różne straszne dekoracje! Cześć, straszne dekoracje! Cześć, Henisiu! Ho, ho, ho! Przestrasznie, Henisiu! Czy przygotowałeś się już na cukierki i psikusy? Oczywiście, kociołku! Lubię cukierki i psikusy! O, zapomniałbym! Przygotowałem dla ciebie słodycze! Dziękuję, Henisiu! Na pewno fajnie być kociołkiem w czasie Halloween!
Jeszcze jak, Henisiu, ale zamiast przechowywać cukierki, chociaż raz chciałbym stać się prawdziwym kotłem i uważać fantastyczne, magiczne zaklęcie. To dlaczego nie spróbujesz? W końcu mamy Halloween. Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciał, ale tylko czarodziej wie, jak przygotować fantastyczne, magiczne zaklęcie. O, gdyby był tu jakiś czarodziej. Wiesz, chyba wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać czarodziejem i wtedy razem przygotujemy magiczne zaklęcie. To doskonały pomysł, Henisiu. Dzięki, kociołku. Żeby przygotować magiczne zaklęcie, najpierw przeczytajmy Księgę Zaklęć. Księga Zaklęć do usług? Cześć, Księgo Zaklęć. Kociołek i ja chcemy przygotować nasze pierwsze w życiu magiczne zaklęcie. Pomożesz nam? Oczywiście, że tak, Henisiu. O jakie zaklęcie wam chodzi? Mam zaklęcie na unoszenie się na wodzie, na niewidzialność, na kurczenie się. Ja przede wszystkim lubię się bawić. A ja lubię Halloween. To może zaklęcie na zabawę halloweenową. O co chodzi, Księgo Zaklęć? Zaklęcie na zabawę halloweenową jest najtrudniejsze. Naprawdę? O tak, Henisiu. Żeby rzucić to zaklęcie, trzeba schwytać odór beknięcia wiedźmy, zdobyć przepocone skarpetki wilkołaka i wykręcić śrubę z kręgosłupa szyjnego Frankensteina. Nie martw się, Księgo Zaklęć. Wspólnymi siłami na pewno się nam uda. Na co czekamy? Do dzieła! Cześć, wiedźmo. Czy możemy schwytać twoje beknięcie? Oczywiście, Henisiu. O, przepraszam. Przepraszam, panie wilkołaku. Pożyczy nam pan swoje skarpetki? Oczywiście, Henisiu. Cześć, panie Frankensteinie. Czy możemy wykręcić śrubę z pańskiego kręgosłupa? Oczywiście, chłopcze. Proszę uprzejmie. Gratuluję, Henisiu. Udało się zebrać wszystko z listy. Już za chwilę uważymy zaklęcie. Dzięki, kociołku. Przystąpmy do próby. Jestem gotowy. Zaczynaj. Dobrze, kociołku. Beknięcie wiedźmy, skarpetki wilkołaka i śruba z kręgosłupa Frankensteina, zabawa niech będzie fajna. Ta zabawa halloweenowa wcale nie jest zabawna, prawda, Henisiu? Wydaje mi się, że zaklęcie nie zadziałało. Księgo Zaklęć, na pewno o niczym nie zapomniałaś? Pozwól mi sprawdzić, ale jestem niemądra. Nie zajrzałam na ostatnią stronę, gdzie jest napisane o kapeluszu czarodzieja. Takim szpiczastym? Ciekawe, skąd go wziąć. Może poszukałbyś na swojej głowie, Henisiu? No tak, oczywiście. Dziękuję, kociołku. Spróbujmy jeszcze raz. Beknięcie, śruba, skarpetki i kapelusz. Niech zabawa halloweenowa zacznie się już! Wielkie brawa, Henisiu! Udało się! Dziękuję, kociołku! Udanej zabawy halloweenowej! Dzień, w którym Henisiu poznał kociołek i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał kociołek, znał przyjaciół i dobrze bawił się. Woła, kociołku. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dzięki za pomoc w przygotowaniu mojego pierwszego zaklęcia. Nie ma za co. Udanego Halloween. Pa, pa, Henisiu. Już idę, mamo. Dzień, który Henisiu poznał szczoteczkę do zębów. Szczoteczko do zębów. Cześć, Henisiu. Jak się dziś miewasz? Wspaniale, Henisiu. Albowiem kolejny lśniąco czysty dzień w łazience chyli się ku końcowi. Czy przyszedłeś umyć ząbki przed snem? Tak, szczoteczko. Zjadłem kolację, sprzątnąłem pokój, włożyłem piżamę, a teraz umyję ząbki. Pięknie. Zabierzmy się do dzieła. Pasto do zębów, możemy cię prosić? Służę, Henisiu. Dziękuję, pasta do zębów. Ilekroć coś jemy lub pijemy, drobniutkie kawałeczki pożywienia dostają się między zęby, dlatego trzeba pamiętać, by starannie je wyszczotkować. I górę, i dół, inaczej narazimy zęby na psucie się. Słusznie, szczoteczko. Umyłem. Sprawdź, czy dobrze. O, w
Widzę, Heniusiu, że wypadł ci mleczny ząbek. Czy dlatego, że za rzadko je myję? O nie, Heniusiu. Kiedy rośniesz, mleczne ząbki wypadają, żeby zrobić miejsce zębom stałym. Włos mnie w nocy pod poduszkę i jeżeli dokładnie stotkowałeś ząbki, odwiedzi cię wróżka zębuska, zabierze ząbek i zostawi lśniący pieniążek. Mleczny ząbku, nie słyszałeś, że wróżka zębuszka zjadła za dużo słodyczy i rozbolały ją zęby, więc dzisiejszej nocy nie będzie zbierać ząbków? Och, gdyby tylko była tu inna wróżka zębuszka. Chyba wpadłem na świetny pomysł, szczoteczko do zębów. Mogę zostać wróżką zębuszką i razem będziemy mogli wymienić mleczny ząbek na lśniący pieniążek. To doskonały pomysł, Heniusiu. Rety, szczoteczko, ale jesteś wielka. Wcale nie jestem wielka, Heniusiu. To ty stałeś się bardzo mały. Nawet mi się to podoba. Teraz musimy zabrać twój mleczny ząbek do Królestwa Zębów i pokazać go królowi. Jeśli uzna, że jestem starannie umyty i czysty, nagrodzi cię lśniącym pieniążkiem. Wspaniale, kochani. Nie traćmy więc czasu. Lećmy tam! O, Heniusiu, mleczny ząbek i ja nie latamy. O, oczywiście. Wybaczcie mi. Zapraszam. Pa, pa, przyjaciele. Powodzenia! Jesteśmy, Heniusiu, w Królestwie Zębów. Jej, ale ogromne. Przepraszam, drogowskazie, czy wiesz, którędy do Króla Zębów? Oczywiście, że tak, Heniusiu. Idźcie tędy. Dzięki, drogowskazie. Szkoda czasu. No to lećmy. Cześć, zębie łasucha. Cześć, Heniusiu. Cześć, złote zębie. Cześć, Heniusiu. Cześć, zębie mądrości. Cześć, Heniusiu. Dotarliśmy wreszcie. Oto zębowy zamek. Jej, przyznasz, szczoteczko, że jest niesamowity. Wejdźmy do środka i pokłońmy się królowi. Cześć, królu zębów. O, cześć, Heniusiu, drogi chłopcze. Witam w moich skromnych progach. Liczę, że podróż przez Królestwo Zębów była pouczająca. Tak, królu zębów. Nie wiedziałem, że istnieje tak wiele różnych zębów. O, zapomniałbym, że mamy dla ciebie prezent. Co, ząbek? O, jak cudownie. Wrzućmy go do miernika czystości i sprawdźmy, co nam pokaże. A, niech mnie próchnica, Heniusiu. To jest najczystszy i najbielszy ząbek mleczny, jaki kiedykolwiek widziałem. Za tak dokładne szczotkowanie zasługujesz na wyjątkowo lśniący pieniążek. Dziękuję, królu zębów. A ty, mleczny, idź się pobawić. Wpisałeś się na medal. Gratuluję, Heniusiu. Dziękuję, szczoteczko. I dziękuję ci też za codzienną pomoc w utrzymaniu moich ząbków w czystości. Dzień, w którym Heniusz poznał szczoteczkę do zębów i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniusz poznał szczoteczkę do zębów, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Heniusiu! To mama mnie woła, szczoteczko do zębów. Muszę już iść. Dużo się dziś od ciebie dowiedziałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Heniusiu. I dziękuję za piękną przygodę. Nie ma za co. Dobranoc! Dobranoc, Heniusiu! Papa! Już idę, mamo!